Zaczynamy. Proszę Państwa, naszym gościem jest dzisiaj Sir Dermot Turing, który jest autorem książki Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy i opowie nam o tej książce, a także będziemy mieli prezentację. Sir Dermot jest bratankiem Alana Turinga, którego tragiczną historię wszyscy znamy i może się dowiemy czegoś jeszcze na jego temat. Proszę bardzo. Okay. Well, good morning, everybody. Dzień dobry. Tego nie musimy tłumaczyć. Witam wszystkich. Dzień dobry Państwu. Thank you very much for having me today and for bearing with us with our technical problems. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bym się z Państwem dzisiaj spotkał i przepraszam serdecznie za pewne techniczne problemy, które przyczyniły się do opóźnienia początku naszego spotkania. What we needed was some Polish engineers from the 1930s to help us with our computer. No właśnie, potrzeba było tutaj tych inżynierów z lat 30., polskich inżynierów, którzy nam pomogli. Okay, so I'm going to talk to you about Enigma. If that is not what you are expecting, you have come to the wrong talk. Proszę Państwa, będę mówił o Enigmie, a jeżeli Państwo pomyli adres i to nie jest ten wykład, no to wnioski zostawiam Państwu. And in my country, we know that Enigma is a problem that was solved by this man, Alan Turing, using this machine, the cryptanalytic bomb at Bletchley Park. W Wielkiej Brytanii my wiemy tyle o Enigmie, że to właśnie ten człowiek, Alan Turing, rozwiązał problem Enigmy i to z tą maszyną, i przy pomocy tak zwanej bomb, ale nie bomba po polsku, tylko z francuska pisane i wymawiają bomb. And that is not wrong. I to nie jest nieprawidłowe podejście do tego problemu. But it's more complicated than that, because in July 1939, just before the war broke out, Alan Turing and nobody at Bletchley Park knew how the Enigma machine was actually wired up inside. I to właściwie jest dość skomplikowane, proszę Państwa, dlatego że Alan Turing w lipcu, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku, tak naprawdę nie miał pojęcia, jakie są połączenia elektryczne, jakie jest okablowanie wręcz tej maszyny, Enigmy. So that raises a question. If the British knew nothing about the Enigma machine in July 1939, how could they go from knowing nothing to building this amazing machine and doing that incredibly quickly so that it was ready to break codes in 1940? A zatem, jak należy wyjaśnić historię tych kryptologów i matematyków brytyjskich, którzy w lipcu 1939 roku tak naprawdę nie mieli pojęcia o elektrycznym okablowaniu, o połączeniach elektrycznych Enigmy, a w 1940 roku byli w stanie skonstruować maszynę i rozwiązać problem? Okay, so we've got to go from no knowledge in 1939 to having this amazing machine in 1940, knowing nothing to building it in under 12 months. Zatem pytanie powstaje, w jaki sposób należy wytłumaczyć to, że w ciągu 12 miesięcy, od lipca 1939 roku do 1940 roku, stało się to możliwe, skonstruowanie tej maszyny i rozwiązanie problemu. Well, to answer that question, I need to turn the clock back to 1931. Ale po to, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, cofamy zegar czasu do roku 1931-32. And this gives me the chance to introduce some of my friends. I w ten sposób będę mógł przedstawić Państwu moich przyjaciół. Top left we have Hans Thilo Schmidt. Hans Thilo Schmidt jest na zdjęciu w lewym górnym narożniku. He fought in the German army in World War I. He fought in the trenches and came back with the Iron Cross.
Był żołnierzem armii niemieckiej w czasie I wojny światowej. Za zasługi na polu bitew otrzymał żelazny krzyż. And after World War I, we all know that Germany had a difficult time economically, and Hans Thilo Schmidt's job did not pay very well. Jak wiemy, po I wojnie światowej Niemcy przeżywali trudności gospodarcze, a Hans Schmidt nie radził sobie dobrze w sensie ekonomicznym. Jego praca nie była wystarczająco opłacana. And he needed to have more money because he liked girlfriends. He liked champagne. He liked brandy. No, trzeba powiedzieć, że potrzebował on pieniędzy, ponieważ bardzo lubił dziewczyny, bardzo lubił szampana, ale nie stronił od brandy również. He liked girlfriends. He liked cigars. He liked expensive holidays. Drogie wakacje, cygaro, dziewczyny, to wszystko kosztowało. And he liked girlfriends, and the girlfriends were the most expensive part of the. No i po raz trzeci mówię, lubił dziewczyny, a dziewczyny w tym wszystkim były najdroższe. But he had a solution. Ale znalazł rozwiązanie. His badly paid job was in the cipher office of the German army. Jego niedobrze płatna praca to była praca w biurze szyfrów w armii niemieckiej. And he had access to the safe where the secret documents were kept. I miał dostęp do sejfu, w którym przechowywano tajne dokumenty. And one day he walked into the French embassy in Berlin and said, I think I may have something of interest to you. I pewnego dnia wszedł do ambasady francuskiej w Berlinie i powiedział następujące słowa. Myślę, że mam dla was coś interesującego. So, when was it? This was in 1931. To było w 1931 roku. Okay, so there was, surprisingly, there was a steady flow of Germans into the French embassy in Berlin offering interesting documents. I co ciekawe, w owym czasie sporo Niemców przychodziło do ambasady francuskiej i byli oni gotowi przekazywać najróżniejsze dokumenty. So they had a process. A process. A więc wtedy zaczął się, że tak powiem, pewien proces. What they would do is they would invite my next friend, Gustave Bertrand, in the middle, to come and check out these documents. I wtedy zaproszono Gustava Bertrand, to jest zdjęcie w samym środku ekranu, który został poproszony o to, by sprawdzić te dokumenty. Gustave Bertrand was the head of one of the signals intelligence and code breaking units in the German in the French army, not the German army. Bertrand pracował w biurze szyfrów w armii francuskiej, był właśnie jedną z tych osób, które pełniły jakąś rolę ekspercką w tym zakresie tam. So a meeting was set up. It took place in a hotel on the border between Belgium and Germany. I zorganizowano spotkanie, które odbyło się na granicy belgijsko-niemieckiej. And while Hans Thilo Schmidt and the French spymaster went to the bar and smoked cigars and drank brandy. I to odbyło się w taki sposób, że wtedy, kiedy Hans Schmidt palił cygaro i pił znakomity koniak czy brandy z pewnym Niemcem, Bertrand was sent to the bathroom with a camera to photograph the documents. To wtedy Bertrand został wysłany do toalety, by zrobić zdjęcia tych wszystkich dokumentów w czasie właśnie tej rozmowy przy cygaro i przy koniaku. Why the bathroom? Dlaczego w łazience? That's because it was the darkest room and the photography required darkness. A to dlatego, że łazienka była najciemniejszym, najbardziej zaciemnionym pokojem, a robienie zdjęć wymagało ciemnego pomieszczenia. But what Bertrand was photographing was
the operating instructions for the Enigma machine, which is why you've got a very bad photograph of an Enigma machine on the slide. Jak Państwo widzą, to zdjęcie w dolnym lewym narożniku jest słabej jakości, no ale to właśnie z tego wynika, że w tej ciemności zdjęcie to nie mogło być zrobione lepiej. A celem tych zdjęć było właśnie przekazanie pewnych informacji, zdobycie pewnych informacji, jak działa Enigma. So presumably now the French had all the secrets of Enigma at their disposal. No to można by powiedzieć, że Francuzi w owym czasie już dysponowali wszelkimi tajemnicami związanymi z Enigmą. So Bertrand takes the photographs round to his colleagues in the cipher section of military intelligence, and they tell him these documents are completely useless. No i Bertrand wtedy zabiera te cenne zdjęcia i przekazuje kolegom, którzy pracują w Departamencie Szyfrów we Francji. A co ci koledzy mówią mu? Że te zdjęcia są całkowicie bezwartościowe. The problem, they said, is that these are operating instructions. Operating instructions are completely useless if we don't have the wiring diagrams for the machine itself. To były instrukcje obsługi Enigmy, ale one były bezużyteczne, ponieważ nie można się nimi posłużyć, jeżeli nie mamy rysunku technicznego, który pokazuje, jakie są połączenia wewnątrz Enigmy. Well, that wasn't a problem, because Bertrand knew the cipher office people in London, and so he thought he would get in touch with them. Ale wydawało się, że to nie problem, dlatego że Bertrand znał ludzi, którzy pracowali w Departamencie Szyfrów w Londynie, więc spodziewał się, że Londyn pomoże. Then the British said, well, thank you very much for sharing these documents with us, but they are completely useless, because without the wiring diagrams, we can't make any use of them. No i Anglicy wtedy powiedzieli, dziękujemy uprzejmie za przesłanie nam tych dokumentów, za przekazanie ich, ale one są kompletnie bezużyteczne, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli rysunku technicznego, który pokazuje, jakie są połączenia, to nic, na nic się nam to nie przyda. But Bertrand had still one further card to play. Ale jeszcze Bertrandowi pozostała jedna karta, którą mógł rozegrać. The year before, Bertrand had begun making a relationship with Guido Langer, who was the head of the Bureau Szyfrów in Warsaw. Ale rok wcześniej Bertrand nawiązał kontakty z Guido Langerem, który pracował w Biurze Szyfrów w Warszawie. And this is my third friend I wish to introduce you to. This photograph was taken in 1942, and I'd like you to notice that Langer enjoys his wine and his food. No, to zdjęcie w prawym dolnym narożniku to jest właśnie zdjęcie tego mojego trzeciego przyjaciela. I proszę popatrzeć, to zdjęcie było wykonane w czasie, kiedy właśnie ten nasz przyjaciel często raczył się dobrym jadłem i dobrym napitkiem. Back in 1931, when Bertrand approached Langer with these documents he had photographed in the bathroom, he was very different from the French and the British codebreakers. Kiedy Bertrand podszedł i spotkał się w 1931 roku i pokazał te zdjęcia Langerowi, to okazało się, że on był dość specyficzny. No, nieco inny niż byśmy tego może oczekiwali. What Langer said was, hey, these are fantastic. This is just what we've been waiting for. And if we make any progress with them, we'll get back to you. Ale Langer wtedy powiedział, doskonale, ja się bardzo cieszę, że przekazujesz mi te instrukcje operacyjne, dlatego że właśnie na to czekaliśmy, a jak mi się uda coś zrobić z tym, to wrócę do ciebie z tą sprawą. And the reason was that Langer and his number two, Maximilian Chansky, had set up a special unit designed to tackle the Enigma problem. Wtedy powstała specjalna jednostka, w której pracował Langer i Maximilian Ciężki. Maximilian Polish, no tutaj jest, są takie różnice między angielskim a polskim, że trudno to. Okay, this unit
was consisted of three mathematicians who had graduated from the university in Poznan. Ta jednostka to była jednostka, w której pracowało trzech pracowników Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza obecnie w Poznaniu, a wówczas Uniwersytetu Poznańskiego. If there is anybody in this room who does not know the names of the people I have put up on the slide, you can leave the room now because you should be ashamed of yourselves. A teraz, proszę Państwa, ci, którzy nie znają nazwisk tych trzech osób, które pokazuję tutaj na zdjęciach, to powinni się Państwo wstydzić i mogą opuścić tę salę. Yeah. Okay, so Marian Rejewski, Henryk Sygalski, Jerzy Ruzicki, and I'm sorry if I pronounce their names wrong. Nie będę już tłumaczył tego. Trzy nazwiska słynnych polskich matematyków. It doesn't even bother to translate. Thank you. Nawet okay. Nie potrzeba tłumaczyć. That's all right. I have a challenge for you on this slide. Teraz będzie tutaj prawdziwe wyzwanie dla mnie za chwilę. Okay, 2 minutes. Okay. Za dwie minuty. Okay. So Langer puts Rejewski onto the problem. Langer razem z Rejewskim zastanawiali się i starali się rozwiązać problem. Rejewski is given an old commercial Enigma machine. Rejewski otrzymał taką komercyjną starą Enigmę. Now, the old commercial Enigma machine was different from the German army machine. I to trzeba powiedzieć, że ta komercyjna Enigma była odmienna w stosunku do tej maszyny Enigmy, która była używana przez armię niemiecką. The wiring was different, the rotors had different wiring in them, and the army machine had an additional plug board. Trzeba podkreślić, że wirniki były zupełnie inne w maszynie komercyjnej niż w tej maszynie wojskowej. Poza tym połączenia były inne i również ten panel przyciskowy był również inny w maszynie wojskowej niż w maszynie komercyjnej. So he's got the machine, this old machine which is different. He's got a collection of intercepted Enigma messages in cipher. These are coded messages. I zatem czym dysponowali ci panowie wtedy? Maszyną starą, inną niż ta wojskowa i pewnymi przechwyconymi informacjami, czyli szyfogramami, którymi dysponowali wtedy. And now he has also got the operating instructions that were stolen from the safe in Berlin. I również do dyspozycji ci panowie mieli instrukcję obsługi Enigmy, która została wykradziona z tego sejfu w Berlinie. And now Rejewski starts work and he realizes that the problem of the Enigma machine is a problem in permutation theory. Ale teraz, jak Rejewski zaczyna pracę nad Enigmą, to się okazuje, że ten prawdziwy problem polega na rozwiązaniach związanych z permutacjami. And permutation theory was part of his mathematics course at Poznan. A teoria permutacji była jednym z przedmiotów, który studiował jako student na Uniwersytecie Poznańskim Rejewski. And what Rejewski is able to do is to turn the Enigma wiring problem into a set of equations. I co tak naprawdę zrobił Rejewski, to coś wielkiego, dlatego że udało mu się niejako przełożyć te połączenia Enigmy na całą serię równań. Now, and Rejewski knew he could solve these equations if he knew one extra piece of information. I Rejewski wiedział wtedy, że będzie w stanie rozwiązać cały problem Enigmy, jeżeli jeszcze zdobędzie jeden element bardzo ważny w tej całej układance. What he needed to know was how the Enigma machine had wired up between the keyboard and the place where the electric current enters the rotors in the Enigma machine. Ta zagadka polegała na tym, że musiał odkryć, w jaki sposób jest połączenie między klawiaturą, klawiszami 26 liter, które znajdowały się na tej maszynie, a wirnikami. Czyli chodziło o połączenie między klawiszami a wirnikami. Połączenie elektryczne. He knew it was different from the old commercial Enigma machine which he had on his desk.
przede wszystkim uświadamiał sobie, że jest różnica między tą maszyną komercyjną, którą miał na swoim biurku, a tą enigmą wojskową, w sensie połączeń właśnie. But there are many, many millions of ways that this wiring could be done. Ale jest wiele milionów sposobów, na które dałoby się połączyć wirniki z klawiaturą. If you think about it, the wire coming from the letter Q on the keyboard could go to any one of 26 places on the entry plate. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład połączenie elektryczne między klawiszem litery Q może pójść, że tak powiem, w kierunku 26 innych liter, czy 25, to by było w sumie 26. And then once you've made that choice, then the W could be wired to any one of the 25 remaining places. A litera W mogłaby być połączona z 25 innymi literami i tak dalej, i tak dalej. And then E could be wired to any one of the 24 remaining places. Litera E z kolei z 24 pozostałymi i tak dalej. So you've got 26 times 25 times 24 blah, 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 ways to wire up this Czyli matematycznie rzecz biorąc, to można by to w ten sposób przedstawić. To jest 26 razy 25 razy 24 razy 23 i tak dalej. This is a very, very big number. I don't know what to it jest is, but naprawdę it's... ogromna, przeogromna liczba. This is the thing that Rejewski needed to know. I tę informację musiał zdobyć Rejewski, musiał to rozwiązać. But Rejewski had been born in Poznań. Ale Rejewski urodził się w Poznaniu. And when Rejewski was born, Poznań was not called Poznań, it was called Posen. Yeah. Ale kiedy Rejewski urodził się w Poznaniu, to tak naprawdę wtedy nie było polskiego Poznania, tylko było niemieckie Posen. So Rejewski of course spoke Polish at home, but at school all the teaching was auf Deutsch, yeah. Ale Rejewski w domu swoim rodzinnym mówił po polsku. Natomiast w szkole wszystko było auf Deutsch, po niemiecku. Okay, so Rejewski thought, I know the German mind. Ale Rejewski sobie pomyślał w ten sposób, ja znam sposób myślenia Niemców. The Germans are methodical. Niemcy są bardzo metodyczni. If I were German, I would have wired the letter Q to the letter Q. And the letter W to the letter W. I pomyślał sobie, że gdybym był Niemcem, to połączyłbym literę Q z literą Q, a literę W z literą W. Czyli Ordnung muss sein. So he tried it. No więc spróbował. And it worked. And his equations told him the wiring of the Enigma machine. I spróbował i się udało, a potwierdzenie swej tezy znalazł właśnie w połączeniach Enigmy. And then he could work out the wirings and the rotors. I dopiero wtedy mógł odkryć, w jaki sposób połączenia występują w wirnikach. And he did this through pure mathematical analysis. I dokonał tego wyłącznie poprzez analizę matematyczną. And that one inspired guess. No i również dzięki temu wspaniałemu przemyśleniu typowego niemieckiego pomyślunku, że tak powiem, myślenia niemieckiego. Now, many years later, when Rejewski wrote his memoirs, he explained all this for us. A wiele lat potem, kiedy w swoich wspomnieniach pisał o tym, Rejewski wyjaśnił, jak to naprawdę było. And in his memoirs are the equations that he used, which are difficult to read, but they are, some of them are on this slide. I w tych swoich wspomnieniach przekazał też informacje dotyczące równań, którymi się posłuży. Niektóre z nich może Państwo są w stanie odczytać, inne może mniej wyraźne są. But I'm very lucky today because Mr. Skowronski has kindly offered to explain the equations to you if you are interested. Tak, ale pan Turing mówi, że ja Państwu z wszelkimi szczegółami jestem w stanie wyjaśnić wszystkie równania matematyczne i zrobimy to dzisiaj w godzinach wieczornych. Okay. I said, well, do it tonight.
over some wine, yeah. Oczywiście przy lampce wina albo koniaku, tak jak Bertrand. Yeah, that helps. And cigars. And while I'm in the bathroom. Yeah. Cygaro będzie tam, a pan Dermot, Sir Dermot Turing będzie wtedy w łazience. Do you have a camera? No. Nie ma aparatu fotograficznego. It's not legal these days. Okay. So, Rejewski has now managed to tease out the secrets of the Enigma machine. Więc Rejewski właściwie już w tej chwili był w stanie odkryć te sekrety, tajemnice Enigmy. And now I can introduce you to another one of my friends. This is Antoni Palut. A teraz jeszcze jeden z moich przyjaciół, Antoni Palut. Now, I do not understand why Antoni Palut is less well known than the three guys on my previous slide. I szczerze powiem, że nie rozumiem, dlaczego ten przyjaciel, mój Antoni Palut, jest mniej znanym człowiekiem w powiązaniu z Enigmą niż ci trzej jego poprzednicy. He was the first Polish codebreaker to try to solve the Enigma problem in 1926. To jest człowiek, który w 1926 roku jako pierwszy próbował złamać szyfr Enigmy. He was an experienced codebreaker and he was also an engineer. To był inżynier, który był jednym ze świetnych właśnie kryptologów, szyfrantów. And his first job after Rejewski had solved the wiring problem was to try and build a reproduction, a recreation of the German Army Enigma machine. A pierwszym zadaniem tego mojego przyjaciela była rzecz następująca. Po tym, jak Rejewski już odkrył tajemnicę Enigmy, to właśnie ten inżynier miał zbudować kopię tej niemieckiej wojskowej Enigmy. And that Enigma machine you can see on the slide, it looks a bit different from the standard German model. Ta maszyna wygląda nieco inaczej niż ten standardowy model wojskowej Enigmy. The plug board is at the back. Panel zwany plug board jest w tylnej części. And if you are, even if you're sitting in the front row, you cannot see this, but the keyboard is in alphabetical order, not in standard keyboard order. I jeśli popatrzą Państwo, pewno tego nie będzie widać nawet z pierwszych rzędów, ale maszyna ma klawiaturę w układzie alfabetycznym, ABC i tak dalej, a nie w typowym układzie, tak jak to klawiatury mają na przykład QWERTY czy AZERTY. This is because this is one of two surviving Palut model Enigma machines, and this one is actually in London. To jest jedna z dwóch Enigm, które ostały się do dzisiejszych czasów, a ta, którą demonstrujemy na zdjęciu, znajduje się w Londynie. So, Palut has created for the codebreakers effectively an Enigma machine that they can use to try and break the German codes. No i tak właściwie pan inżynier Palut skonstruował taką maszynę, replikę tej maszyny, dzięki której można było podejmować próby złamania szyfru. But there's still a problem. Ale jeszcze pozostał jeden problem do rozwiązania. If I gave you an Enigma machine and some intercepted Morse code messages, you would not be able to turn them back into plain German. Gdybym teraz Państwu przekazał zakodowane informacje na Enigmie, to i tak nie byliby Państwo w stanie zdekodować tego i przekazać ten komunikat po prostu w normalnej wersji językowej w języku niemieckim. This is because you don't know which order the rotors have been placed in the machine. Po pierwsze, dlatego, że nie wiedzą Państwo, w jakim porządku, w jakiej kolejności wirniki zostały ustawione w Enigmie. You don't know what cross plugins have been used on the plug board. I również nie wiedzą Państwo, jakie krzyżowe połączenia elektryczne zostały zamontowane na panelu. You don't know what the starting position of each of the rotors is. Nie znają Państwo pozycji inicjalnej każdego z wirników. And you don't know another thing, which is the
ring settings on the rotors, which can be changed to alter the start point of the rotor wiring. I w końcu nie znają Państwo też ustawienia pierścieni, a te mogą być zmieniane w zależności od różnych potrzeb. So without knowing this information, it's hopeless. Więc bez tych informacji nie ma szans na zdekodowanie takich And what's wiadomości. More, the Germans change this all the time. Ale co jeszcze trudniejsze, to to, że Niemcy nieustannie zmieniali te ustawienia. But this is where Zygalski and Ruzicki come in. Ale tu nadchodzi Zygalski i Różycki. Because these guys find ways to discover how the Germans have set up the Enigma machine for transmission. I ci dwaj przyjaciele byli w stanie właśnie odkryć, w jaki sposób Niemcy dokonywali ustawień Enigmy. And I think the high point of their achievement comes in 1938. When they invent this machine that is on the slide, which is the cryptological bomba. I wszystko właściwie zaczęło się tak naprawdę na serio w roku 1938, kiedy maszyna, którą pokazujemy Państwu, a która się nazywała tym razem bomba po polsku, została skonstruowana. This picture is actually a picture of a fake bomba, but never mind. No, to jest, że tak powiem, obraz nieprawdziwej bomby, tej maszyny, no ale nieważne. It's just to show you what it looked like. What you can see is on the top of the machine these little silver cylinders. Bardzo proszę zwrócić uwagę na takie małe srebrne cylindry, które znajdują się na szczycie tej maszyny. And each of those consists of three fake Enigma rotors. I każdy z tych cylindrów zawiera w sobie trzy fałszywe, że tak powiem, rotory, czyli wirniki Enigmy. And what the machine does is it will mechanically go through all the possible settings of the rotors. So 17,576. I'll do the number for you again. 17,536 różnych możliwości, to możliwości ustawień tych wirników, które znajdują się w cylindrach. Ta maszyna mechanicznie to robiła. Okay, so it goes through all these possible positions while the codebreakers go to lunch. I te wszystkie możliwości, że tak powiem, trwają. Maszyna mechanicznie to ustawia. W tym czasie panowie udają się na lunch. And when they come back from lunch, we hope that the machine has found a possible setting for the three rotors so that at least now we know, or we hope we know, how the three rotors have been configured for that particular day of Enigma messages. I po lunchu jest taka nadzieja, że gdy panowie wrócą, to będą w stanie określić, w jaki sposób ustawione zostały te trzy wirniki, oczywiście ustawione na dany dzień, bo codziennie występowały zmiany w ustawieniach. And this meant that by the end of 1938, the Polish military intelligence service was able to read Enigma messages in real time. Co to oznacza? Że w 1938 roku wywiad polski był w stanie dekodować zaszyfrowane informacje, które przekazywane były przez Enigmę. It was not the same in France or in Britain. Ale tak nie było w wypadku Francji czy Wielkiej Brytanii. By the end of 1938, the French and the British were getting very concerned about Nazi Germany and their inability to read Enigma. Pod koniec roku 1938 zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy byli strasznie zaniepokojeni faktem, iż nie byli w stanie dekodować szyfrów niemieckich, które oczywiście związane były z nazizmem, który się tam strasznie krzewił w tym czasie. So Gustave Bertrand, you remember him? Gustave Bertrand decided to call a conference. To Gustave Bertrand, którego Państwo pamiętają zapewne z wcześniejszej części mojego wykładu, zdecydował się zorganizować konferencję. And he invited the Polish and the British
Cypher offices to come to Paris in January 1939. I w styczniu 1939 roku zdecydował się zaprosić zarówno brytyjskich, jak i polskich kryptologów. And they had a nice conference, they had a nice dinner, and they shared a long list of questions and problems about Enigma. I podczas bardzo sympatycznej kolacji podzielili się informacjami i wymienili zdania na temat różnych problemów związanych z Enigmą. They also talked about collecting radio signals, so the Poles agreed to provide intercepts that they had collected, and the British agreed to provide intercepts that they had collected, and they would share all these things. Podczas tego spotkania podjęto decyzję o wymianie sygnałów radiowych, a więc na przykład, jeżeli polskie służby wywiadowcze przechwyciły pewne sygnały, to zobowiązywały się do tego, że podzielą się tymi sygnałami z Francuzami i z Brytyjczykami i odwrotnie, to samo Francuzi i Brytyjczycy. So it was a very cooperative meeting, but nobody seemed to have made any progress on this difficult Enigma problem. To było bardzo dobre spotkanie dotyczące współpracy, ale tak naprawdę sprawy związane z tą współpracą, czy owoce tej współpracy nie były jeszcze widoczne. In other words, the Poles were keeping their secret a secret. Co to znaczy? Że tak naprawdę polskie służby wywiadowcze traktowały te informacje jako swoje zdobycze wywiadu. But two things happened that are of significance. Dwie rzeczy się stały bardzo istotne. First of all, the French decided that this cooperation between the three countries should be formalized. Francuzi zdecydowali, że ta współpraca w ramach trójkąta francusko-brytyjsko-polskiego powinna być sformalizowana. And Bertrand sent out this memo, which you can see here, to the other two countries, saying, from here on, we are going to call ourselves X, Y, and Z. I wtedy Bertrand wysłał informację do Brytyjczyków i do Polaków, mówiąc w ten sposób. Widzą Państwo zresztą to, co tutaj jest po prawej części ekranu. Od tego momentu nazywać się będziemy grupą X, Y, Z. So X it says X is Paris, Y is London, Z is Warsaw. X Francja, Y Wielka Brytania, Z Warszawa, Polska. Okay. And the other thing that happened was on Enigma. Inna sprawa to sprawa związana z Enigmą. It was agreed that if anybody made any progress on the Enigma problem, they would tell the other two countries by sending a message that said something has come up. Uzgodniono również, że jeżeli którakolwiek ze stron odniesie jakiś sukces w zakresie postępu prac nad Enigmą, to przekaże pozostałym dwóm stronom taką informację. Now, here's the situation that Poland found itself in the spring of 1939. W jakiej sytuacji była Polska wiosną roku 1939? I'm not going to tell you about Hitler and Czechoslovakia and all that kind of stuff. You know all that. Nie będę tu mówił w tej chwili o Hitlerze i o aneksji Czechosłowacji. Do tego się nie będę odnosił. The problem on Enigma was that the Germans had introduced two extra rotors for their Enigma machine. Problem polega na tym, że Niemcy wprowadzili dwa dodatkowe wirniki do Enigmy. So there are now five rotors to choose from every time you set up the Enigma machine. A więc teraz ustawień w Enigmie dokonuje się na pięciu wirnikach, a nie na trzech. When you've only got three rotors, there's only six different ways you can put three rotors into a machine. Jeżeli się ma trzy wirniki, to jest tylko praktycznie sześć różnych kombinacji ustawienia tych wirników. If you've got five rotors, okay, I'm going to test you now. A teraz mały test matematyczny. If you've got five rotors, how many different ways are there? A jeżeli się ma nie trzy, tylko pięć takich wirników, to ile jest możliwości? 60. So, the problem is this. Each bomber tests one
possible combination of rotors. Za każdym razem jedna pojedyncza bomba testuje jeden z konkretnych wirników, wszystkie możliwości połączeń. So when there are three rotors, they had six bombers. Więc jeżeli były trzy rotory, to sześć bomb, że tak powiem. By January 1939, when there are 60 combinations, they need 54 more bombers. Trzeba dodatkowo 54 bomb w styczniu 1939 roku, żeby zbadać, jakie są możliwe ustawienia wirników. Suddenly, at the point where Poland is under the most threat, the ability to read Enigma has dropped to 10%. Ale wtedy, kiedy Polska wyraźnie znajdowała się w największym momencie zagrożenia przed II wojną światową, to szanse na dekodowanie komunikatów z Enigmy spadły do 10%. But they have some allies who may be able to help. No ale byli sprzymierzeńcy, którzy być może okażą pomoc. So the Polish military intelligence decides to trade the Enigma secret for help on the Enigma problem and greater military cooperation on the ground. Wtedy polski wywiad wojskowy zdecydował się na ujawnienie tych zdobytych tajemnic dotyczących Enigmy w zamian za pomoc w rozwiązaniu tego całego ciągle rozwijającego się problemu pod tytułem Enigma. A telegram is sent. Something has come up. Wysłano telegram o treści mamy coś. And so Bertrand and his team get on the train and go to Warsaw, and the British codebreakers get on the train and they also go to Warsaw for another conference. No to wtedy Francuzi w Paryżu wsiadają w pociąg, Bertrand i jego zespół, Brytyjczycy również pociągiem docierają do Warszawy, żeby odbyć wspólną konferencję. And this takes place in the fourth week of April, fourth week of July, 1939. Odbywa się ta konferencja w czwartym tygodniu lipca 1939 roku. It should have been a great conference. Ta konferencja powinna odnieść wielki sukces właściwie. I mean, the British delegation was staying in the Hotel Bristol in Warsaw. No, brytyjska delegacja oczywiście w hotelu Bristol zamieszkała w Warszawie. And the bathrooms are great. Łazienki są wspaniałe tam w tym hotelu. No, nie, może zostawmy łazienki w spokoju. The conference was over two days. To była dwudniowa konferencja. On the first day there were lots of ceremonial speeches from senior Polish officers wearing their medals. No, w pierwszym dniu konferencji typowo formalnie odbyły się całe serie przemówień bardzo wysokich rangą oficerów Wojska Polskiego. The British delegation were not military officers and they were not impressed by this. Delegacja brytyjska nie składała się tak naprawdę z wojskowych i nie wywarło to na nich wielkiego wrażenia. Mam na myśli te przemówienia. The British delegation consisted of Alistair Denniston, who was the head of the organization which became Bletchley Park. Alistair Denniston był szefem tej delegacji, który był przedstawicielem zespołu, który pracował w Bletchley Park w Londynie. And his chief cryptanalyst, Dilly Knox. I Dilly Knox, jego główny kryptolog, właśnie był też członkiem tej delegacji. And he was a professor of ancient Greek. A tak naprawdę ten ostatni był profesorem starożytnej Greki. As well as being a brilliant cryptanalyst. No, oczywiście był też świetnym, doskonałym kryptologiem. And so when the Poles said, well, we've solved this Enigma problem and we did it by mathematical analysis, Knox is completely furious. A wtedy, kiedy polscy kryptolodzy powiedzieli, my doszliśmy tak naprawdę do tego, co stanowi clue Enigmy, ale drogą matematycznych równań, no to wtedy Knox po prostu oszalał wręcz. First of all, he denies that he is being told the truth. Po pierwsze, odrzuca to jako prawdę. He says they stole the machine.
I mówi, ukradliście maszynę. Actually, by the next morning, he has calmed down. A następnego dnia rano już się uspokoił. I think he has realized that his reaction was the same as if you are completing a crossword puzzle and then somebody comes behind you and says, three down, that's... Jego reakcję można porównać w ten drugi dzień spotkania do reakcji człowieka, który jeżeli puzzle rozwiązuje, no to ktoś podchodzi z tyłu i mówi, trzy miejsca niżej tutaj. Rejewski had stolen his crossword puzzle. No, Rejewski ukradł mu właśnie puzzle. So by day two, Knox has calmed down. Maybe it's the wine in the Hotel Bristol, but he's in a better mood on day two. No, może wino w hotelu Bristol Warszawy było tak znakomite, że spowodowało taką, a nie inną reakcję, ale następnego dnia rano już się uspokoił. And on day two, Knox gets to meet Rejewski, Zygalski, Rzucki, and they get shown all the treasures of the Enigma secret. I Knox następnego dnia spotyka się z Zygalskim, Rejewskim i Rużyckim i wtedy odkrywa wszystkie tajniki Enigmy. And they come back to London with this long list of things which the Polish codebreakers have explained to them. No i wraca brytyjska delegacja do Londynu z tą ogromnie długą listą wszystkich tajemnic i odkryć, których dokonano w Polsce. It's not just the answers to the technical problems they had about wiring and the structure of the machine. I na tej liście nie znajdują się wyłącznie informacje dotyczące połączeń elektrycznych czy struktury wewnętrznej Enigmy. It's also all those techniques that have been invented by Rzucki and Zygalski for solving the problem of the settings. Również ta lista zawiera cenne informacje odkryte przez Zygalskiego i Rzuckiego dotyczące ustawień, do których doszli ci dwaj kryptolodzy polscy. So number 15 on this list is the bombers, and that just gives you the whole idea of how much information was being shared on that day. I tutaj właśnie pokazujemy Państwu, jak wiele tych informacji było. 15 numer to jest właśnie to, co było najcenniejsze, właśnie kwestia dotycząca ustawień maszyny. So I think you now understand how it was that from a state of zero knowledge, the British were able to get started on a more sophisticated version of a bomb machine to find settings that were being used by the Germans. Czyli począwszy od zera właściwie, kiedy niczym nie dysponowano, tylko wstępnymi informacjami, poprzez bombę, Brytyjczycy dopiero teraz byli w stanie dalej kontynuować pracę nad Enigmą. So this is the point in my story where I should say, and they all lived happily ever after. No, a teraz to właściwie ten moment, w którym należało powiedzieć, i żyli długo i szczęśliwie. Unfortunately, World War II had other ideas. Niestety, II wojna światowa miała przynieść zupełnie inny scenariusz. So I'm going to spend the last few minutes talking to you about what happened to the Polish codebreakers later on in their lives. To teraz kilka ostatnich minut mojego wykładu poświęcę omówieniu tego, co działo się i jak swoje życie przeżywali ci trzej znakomici kryptolodzy polscy w czasie wojny. When Poland was overrun in September 1939, the codebreakers escaped from Poland. Most of them escaped via Romania. Kiedy wybuchła II wojna światowa i Niemcy najechały na Polskę, większość z kryptologów polskich opuściła Polskę głównie przez Rumunię. Where they were rescued by the French Cipher Bureau through the intervention of Gustave Bertrand. Gustave Bertrand i francuskie biuro szyfrów pomogło Polakom w ucieczce z Polski i dalej z Rumunii. Zostali przejęci w Rumunii przez Francuzów po prostu. And so by early 1940 they had re-established themselves
under Bertrand's control in a chateau just outside Paris. Na przedmieściach Paryża w pewnym zameczku rozpoczęli, czy kontynuowali, by można powiedzieć, pracę pod kierownictwem pana Bertrand, ci właśnie polscy kryptolodzy. And here at the Chateau de Vignolles, they established a teleprinter link to Bletchley Park so that the XYZ information sharing triangle could continue. I ta trójkątna współpraca między polskimi, francuskimi i brytyjskimi kryptologami była kontynuowana właśnie w tym zameczku, który Państwu tutaj po lewej stronie ekranu pokazujemy. And while they were there, during the first months of 1940, they were continuing to solve Enigma messages. They couldn't use bombers, but they could use a method invented by Henryk Zygalski using perforated cardboard sheets. Od wczesnych miesięcy 1940 roku dokonywano dekodowania zaszyfrowanych informacji przez służby niemieckie, ale nie mogli korzystać wtedy ci panowie z tych tak zwanych bomb, tylko stosowali metodę, którą wymyślił Zygalski, mianowicie przez karty perforowane. And there's an example of a Zygalski sheet. You took these sheets and piled them up on top of each other onto a light box, and where the light shines through, it tells you a possible rotor setting. Ustawienie wirników można było odgadnąć przy pomocy właśnie tych kart Zygalskiego, które były nakładane jeden na drugą, a podświetlane były lampą od spodu, i jeżeli światło przechodziło przez otwory tych iluś kart, to wtedy można przy pomocy tego było odkryć ustawienia wirników. And just there's a little story. Alan Turing went out to Paris in January of 1940 with a collection of these cardboard sheets to help the Poles with their work. Jeszcze taka informacja, że w styczniu 1940 roku Alan Turing pojechał z Londynu do Paryża, żeby udzielić pomocy kryptologom właśnie przy pomocy tych kart po to, by mogli dekodować informacje. Once again, World War II had its own ideas about this, and France was invaded by Germany in May of 1940 and very quickly capitulated in June. Niemcy najechały na Francję w maju 1940 roku. Francja skapitulowała bardzo szybko. Nastąpiło to w czerwcu 1940 roku. And so once again the Polish codebreakers had to escape from the Germans, and this time they were airlifted to North Africa by Gustave Bertrand. Gustave Bertrand pomógł w ucieczce polskim kryptologom, musieli uciekać i znaleźli się w Afryce Północnej. Zostali tam przewiezieni, przetransportowani samolotem. And after another wait, the Polish codebreakers were established in another chateau in France, in the unoccupied part of France, where they continued work in secret, breaking German codes. Ale po pewnym czasie wrócili polscy kryptolodzy do Francji, zostali przetransportowani do tej części Francji, która nie była okupowana przez Niemców, i oczywiście kontynuowali swoją pracę. And here we've got from a collection of photographs belonging to Henryk Zygalski's niece, a collection of pictures which shows what they did in their spare time. Siostrzenica Zygalskiego jest właścicielką tych zdjęć, które pokazują, jak oni spędzali czas, no, po pracy, wolny czas, powiedzmy. So, there's over 200 of these pictures. Tych zdjęć jest w sumie 200. Some of them are not suitable for younger members of the audience. Niektóre z tych zdjęć są zdjęciami nieodpowiednimi dla młodszej części tej widowni. So I've brought you just a selection. Jest tylko kilka wybranych zdjęć pokazujemy Państwu. We have Bertrand and his wife, so I'll go around clockwise. We have Bertrand and his wife.
Bertrand i jego żona, tak w ruchu zgodnym ze wskazówkami zegara, omówimy to. Then we've got the daughter of Bertrand's chauffeur hiding in that jar. Córka kierowcy Bertrand znajduje się w tej beczce tam, chowa się na drugim zdjęciu. We have got Premier League football. Mamy pierwszą ligę piłkarską, jak Państwo widzą, na trzecim zdjęciu w górnym prawym narożniku. With Anthony Palut in goal. Anthony Palut właśnie zdobywa bramkę. And second from the right is Henryk Zygalski. Drugi od prawej to Henryk Zygalski. He's playing forward and he's wearing his suit and tie. I hope you appreciate jest, that. Jest napastnikiem. I jak Państwo widzą, jest pod krawatem. This is normal for codebreakers in 1942. No, oczywiście w 1942 roku to było normalne, tak się ubierali kryptolodzy wtedy. I'm now going to get my own back about the Polish English translation problem on the next one. A może kilka słów jeszcze dotyczących tłumaczenia między polskim a angielskim, może na następnych zdjęciach. This photograph has got a name. In the album it's called Cricket. Ta fotografia ma swoją nazwę, nazywa się Cricket. But in Britain cricket and croquet are different games. Cricket i croquet to dwie różne gry w Wielkiej Brytanii. And this is definitely croquet, not cricket. To jest croquet, a nie cricket. Jak Państwo widzą. Cricket has a they're both played with balls and you hit them with wooden things, but it's w obu wypadkach chodzi o piłkę, która jest uderzana takim narzędziem drewnianym, że tak powiem, ale nieważne. And to try and explain this to a Polish audience, I recognize it's completely hopeless. Gdybym ja miał Państwu wyjaśnić zasady tych dwóch gier, to się poddaję. To szczególnie jeżeli Państwo nie znają tych gier, to naprawdę to jest niewykonalne. This is another kind of game which is not played with a ball, and we don't explain that one. Jeszcze inna gra, która jest, że tak powiem, niewykonywana przy pomocy jakiejś piłki czy piłeczki, ale zostawmy to na razie. But I would like to explain that Mr. and Mrs. Paszkowski were married to each other, so it's not ale quite as bad. Ale pan i pani Paszkowska to małżeństwo, więc to inna gra. And they also did some other things. So they have bicycle trips to the famous Palace of the Popes at Avignon, which was close to where they lived. Oni też często udawali się na wycieczki rowerowe do Pałacu Papieskiego w Avignon. Once again, World War II had its own ideas about what should happen to these people. Był scenariusz przewidziany w ramach II wojny światowej, co ma spotkać tych kryptologów. When the German army occupied Warsaw in 1939, they took back all the military documents they could find to Berlin for analysis. Kiedy w 1939 roku Niemcy znaleźli się w Warszawie, zdobyli wszystkie dokumenty i zabrano je do Berlina, poddano dokładnym analizom. Among those documents were archival records which showed that the Polish Cipher Bureau had been able to read Enigma messages before the beginning of the war. Wśród tych dokumentów były notatki tajne, które świadczyły o tym, iż wywiad wojskowy w Polsce był w stanie przed II wojną światową dekodować informacje, które były przekazywane przy pomocy enigmy wojskowej. So by the beginning of 1943, the Germans had identified the Polish codebreakers and put their names onto a wanted list that was circulated in France. W 1943 roku Niemcy zidentyfikowali po nazwisku i imieniu polskich kryptologów i listy gończe wysłano we Francji w poszukiwaniu tychże kryptologów. So this example of a wanted list has the names of all the people that I've talked about today on it. To jest taki przykład właśnie tej listy, która dzisiaj by się po angielsku nazywała wanted, poszukiwani.
Lista ta zawierała wszystkie nazwiska osób poszukiwanych jako kryptologów. And it's accompanied by information sheets which have got very bad photographs of the code breakers. I ta informacja zawierała również pewien dodatek. Tym suplementem były zdjęcia bardzo słabej jakości, zdjęcia poszukiwanych. But in November 1942 the Germans had overrun the southern part of France as well as the north. Ale w 1942 roku Niemcy rozpoczęły okupację również południowej Francji. Północna już była zajęta. And so once again the Polish codebreakers had to try to escape. No to wobec tego Polacy wtedy znowuż musieli uciekać z południowej Francji. And this time it did not go so well. Ale tym razem nie powiodło się to. Some of them were arrested, some of them managed to escape. Niektórym się udało uciec, inni zostali aresztowani. Those who escaped had to cross the Pyrenees in the middle of winter, where they were robbed and then arrested by the Spanish. Tym, którym się udało uciec przez Pireneje zimą, no, życie się nie powiodło, dlatego że zostali obrabowani, a potem zostali aresztowani przez Hiszpanów. So, what became of them? To co dalej się stało z nimi? Let's go around that way again. I w porządku takim, jakbyśmy to zgodnie z ruchem wskazówek zegara może określili, powiem Państwu. The top left picture is a picture of a shipwreck. Zdjęcie pierwsze w górnym lewym narożniku, statek. On the left-hand side is a sinking ship and Jerzy Ruzicki was on that ship. Po lewej stronie widzą Państwo tonący statek na tym zdjęciu, którym płynął Jerzy Ruzicki. He drowned in January 1942. W 1942 roku w styczniu statek ten zatonął, a w nim Jerzy Ruzicki. Anthony Palut in the middle was arrested by the Germans in 1943 and sent to Sachsenhausen concentration camp. Anthony Palut w środku na górze zdjęcie został aresztowany przez Niemców i został wysłany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. In April 1945 the Allies decided to bomb the Heinkel factory at Sachsenhausen. Alianci zdecydowali się na zbombardowanie fabryki Heinkel w Sachsenhausen w 1945 roku. Anthony Palut was killed by his own side. Niestety Anthony Palut zginął od ognia, że tak powiem, nie niemieckiego, tylko alianckiego. I'm going to give you a chance to have a laugh now. This is the next picture is Lange and Chansky. Do I pronounce it? Chansky i Langer to następne zdjęcie w dolnym lewym narożniku. Okay, this picture was taken after they had been released by the Americans from a German imprisonment in May 1945. W maju 1945 roku zrobiono to zdjęcie po uwolnieniu ich przez Amerykanów. Langer is the one on the left and he no longer looks as if he is enjoying his wine and his food. Langer jest po lewej stronie i jak widać wino i jadło już nie tak za bardzo dały o sobie znać na tym zdjęciu. Over 2 years in German custody he has lost 1/3 of his body weight. W ciągu tego pobytu w obozie niemieckim on stracił 1/3 masy swego ciała. But most significantly, these two guys were interrogated about the Enigma solution that the Germans had found in Warsaw. Ale tych dwóch właśnie ludzi Niemcy przesłuchiwali w związku z dokumentem, który znaleziono w Warszawie, a który wyraźnie świadczył o tym, że Polacy byli w stanie dekodować komunikaty Enigmy. And these two guys managed to keep the secret by telling the Germans that they had broken Enigma. No i oni
utrzymali te wszystkie sprawy związane z Enigmą w tajemnicy poprzez właśnie powiedzenie Niemcom, że złamali szyfr Enigmy. How can that be? What they said was, yes, we solved Enigma up to the point where you changed the system and then we were locked out. Jak to było możliwe? Otóż powiedzieli, że byli w stanie to robić, ale dopiero tylko do tego momentu, w którym Niemcy zmienili cały swój system. Chodzi o dodanie wirników i tak dalej. And that was completely consistent with what the Germans had found in Warsaw, and so they believed them. I to rzeczywiście zgadzało się z tym dokumentem znalezionym przez Niemców w wywiadzie wojskowym w Warszawie. Stąd Niemcy uwierzyli tym dwom osobom. So continuing to go around, the film star is Zygalski. Zygalski, nasza gwiazda filmowa, w zdjęciu środkowym na dole. Actually, he didn't become a film star. He stayed in Britain after the war and became a mathematics professor. No, nie stał się gwiazdą filmową, ale pozostał w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej i był profesorem matematyki. Rejewski in the middle did the most extraordinary thing. He had also escaped to Britain and like Zygalski, he was told by the Polish military intelligence that he now needed to work on Russian ciphers. Muszę zadać Rejewski. Yes, Rejewski, but Rejewski's in the middle? Or yeah, he's in the middle. Oh, okay. Zmiana kolejności. Rejewski jest w środku. Pokazuję mi zdjęcie, czyli ta gwiazda to po prawej stronie profesor matematyki, który został w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Dolny prawy narożnik. Natomiast w środku mamy Rejewskiego, który został poproszony przez polski wywiad, by zaczął pracować nad wywiadem rosyjskim po II wojnie światowej. Now just take a minute to think about that. When Soviet Russia decided that it was going to control the entirety of Poland after World War II, how safe would it be for Rejewski to return to Poland? Pomyślmy tylko przez chwilę. Po II wojnie światowej Związek Radziecki zdecydował się całkowicie przejąć kontrolę nad Polską. Jak i czy do jakiego stopnia bezpieczne byłoby dla Rejewskiego, gdyby powrócił do Polski? But Rejewski had a wife and two kids in Poland and he decided to go back. Ale Rejewski zostawił żonę i dwoje dzieci w Polsce, w związku z czym zdecydował się powrócić do kraju po II wojnie. And of all the Polish codebreakers that I have looked into, he is the only one who made the decision to return to Poland. To jest jedyny przypadek wśród polskich kryptologów człowieka, który zdecydował po II wojnie światowej przenieść się z powrotem do kraju. And he spent the next 10 years of his life being overseen and investigated by the Polish secret police. Przez kolejne 10 lat był śledzony przez polską bezpiekę i nieustannie był przesłuchiwany. They didn't put him in prison because they couldn't find anything interesting about him. Nie został uwięziony, bo niczego przeciw niemu tak naprawdę nie znaleziono. Thank goodness that he was doing a really boring job, which was very helpful, but they could not find anything about his achievements against Enigma. Nie mogli znaleźć panowie z bezpieki wtedy niczego przeciw niemu, mimo że ten człowiek zrobił bardzo dużo i był bardzo pomocny. And he survived to write his memoirs and to be the first person to tell the story of Enigma in the late 1960s. To był właśnie kryptolog, któremu udało się przeżyć do tego czasu, kiedy zaczął pisać pamiętniki o Enigmie, aż do momentu, kiedy w latach 60. opublikował swoje wspomnienia. And then finally, there are two guys I have not talked about very much. There's Kazimierz Gatza and Henryk Paszkowski.
This is a photo taken in 1942 and you can see they're having a joke. Gaca i Paszkowski to dwie osoby, o których właściwie nie opowiadałem Państwu, ale widzą Państwo tych dwóch dżentelmenów na zdjęciu in the right upper corner, right? No, these are bottom left. So. Ah, okay. To są ci dwaj panowie na dole, lewy dolny narożnik. Przepraszam. I've been trying to go around clockwise. Okay. I'm sorry. Yeah, sorry, you're okay. Right. Yeah. Okay. So these guys stayed working for Bertrand in France after World War II, working for French intelligence. A ci panowie pracowali dla wywiadu francuskiego po II wojnie światowej. Zostali we Francji. And I'd like to finish with Gatza because he married the girl who is in that jar in the picture there. So. Teraz może kilka słów o Gatzy. To on właśnie poślubił tę dziewczynę, która się chowa w beczce na tym zdjęciu, drugim od na górze od lewej. So they, some of them lived happily ever after, and that's a good note on which to finish. So. I proszę Państwa, jak się okazuje, no niektórym z nich udało się jakoś żyć w sumie dość dobrze. I to jest, że tak powiem, ten dobry moment, w którym można pozytywnie zakończyć moją opowieść. Dziękuję bardzo.